I co tu się wyrabia, zdaje się dziwić z cokołu sam król Kazimierz. Zarysy starego ratusza spod rynku już widać, podobnie jak inne skarby. Relikty ratusza w Bochni. No i tutaj odsłaniamy fundamenty tego obiektu. Mamy również budynki drewniane, które przylegały do tego ratusza. To są pozostałości jatek drewnianych oraz fragmenty no już takich obiektów, które są związane z użytkowaniem rynku po rozbiórce ratusza. To, co odkopią, a przecież kto miał kopalnię soli, był bogaczem, oczywiście trafi do muzeum, ale część pod ziemią zostanie i będzie można to oglądać przez szybę w nowej płycie rynku. Bochnia w ogóle jest niedoceniana i mniej słynna od Wieliczki, a to wielki błąd. Wspaniały kościół świętego Mikołaja, no, piękne malowidła w środku, rzeźby, kopalnia soli. Ostatnio dworzec na przykład też jest bardzo ładnie odnowiony, więc już jest łatwiejszy dojazd do Bochni. Jeżeli teraz się zmieni tutaj rynek, jest muzeum, wiem, że wspaniała biblioteka w Bochni. Także ulicę Solna i a jakże Świętej Kingi koło szybu Sutoris, wszystko będzie nowe. Sama nazwa projektu Odnowa to dobry plan, a oficjalna część ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanej tkanki miejskiej, choć brzmi dość staroświecko, na pewno się uda.